Relacja z zebrania walnego Polonii Nysa, a ze mną przy mikrofonie jest pan Jacek Jaczenia, nowy prezes zarządu Polonii Nysa. Tak, witam serdecznie. Panie prezesie, jaki plan naprawczy dla klubu, bo jak wiemy, ta runda jesienna nie jest najlepsza, dopiero 15 miejsce z zaledwie dorobkiem 17 punktów. Co ma pan w planach, aby ten wynik poprawić? Znaczy ja jako prezes nie bardzo mogę ingerować w drużynę, jest trener i on jest odpowiedzialny za wyniki. Jak to wyglądało do tej pory, to muszę się dopiero rozeznać, prawda? Bo wchodzę w nową strukturę z nowymi ludźmi i trzeba zobaczyć, jak to wszystko wygląda od podszewki. No właśnie, dotychczasowy prezes, a zarazem trener podał się do dymisji, czyli jak, pan Zbigniew Wanda zostaje na stanowisku trenera, czy jednak zatrudnicie kogoś nowego? Są różne wersje i na dzień dzisiejszy też nie mogę powiedzieć, bo trzeba usiąść z zarządem, który został dzisiaj nieco zmodyfikowany i będą i nowi ludzie, i będą starzy członkowie zarządu i trzeba będzie usiąść przy stole i znaleźć najlepszy konsensus dla tej całej sprawy. Trener Tomasz Rak to jest jedna z możliwych ewentualności? Padło to nazwisko gdzieś tam w trakcie rozmów. Ja osobiście trenera jeszcze nie znam, nie wiem jakie ma plany. No i tak jak mówię, no zarząd to zarząd wybierze. Ja sam jako prezes też nie mogę podejmować tak drastycznych decyzji, jeżeli chodzi o stanowisko pierwszego trenera. Życzę powodzenia na nowym stanowisku, a także żeby ta nyska piłka szła w górę. Ze mną przy mikrofonie był pan Jacek Jaczenia, nowy prezes Polonii Nysa. Dziękuję panu bardzo. Tego samego sobie życzę oczywiście.